trudne tematy zazwyczaj ciężko się rozmawia. Zwłaszcza z tymi najmłodszymi, dla których wszelkie wydarzenia są nowe, a trafne rozpoznawanie swoich emocji jest jeszcze tak trudne. Na pomoc mogą przyjść dorośli bogatsi o swoje osobiste doświadczenia. Jednak co w momencie, kiedy tak najzwyczajniej w świecie nawet tym starszym zabraknie słów? Kiedy ciężko jest wyjaśnić coś tak, żeby nie ranić mocniej? Na szczęście, gdzie słów brakuje, z pomocą przychodzą opowieści. Do drzwi dziewczynki puka pustka. Biała plama, która pojawiła się po śmierci małego przyjaciela dziecka, kota. Zmieniająca swoją wielkość, wypełniająca miejsce, które niegdyś zamieszkiwał koci przyjaciel pustka, wchodzi w polemikę z dziewczynką, towarzysząc jej podczas trudnego czasu, jakim jest żałoba. Nie dająca się przytulić, podrapać za łóżkiem, uświadamia dziewczynę, że już z nią zostanie na zawsze. I zbierając jej łzy, będzie wtapiać się w jej życie, będąc czasem znacznie mniejszą, by w końcu być nie większą niż cieniutki koci włos. Album Pustka to już druga opowieść graficzna poważnie poruszająca temat straty, który ostatnio trafił na moją półkę. I mimo wielu podobieństw, Pustka w przeciwieństwie do Pantery autorstwa Breszta Evansa skierowana jest głównie do młodszego czytelnika. Nie jest to historia z happy endem zaczarowująca rzeczywistość marzeniami o wiecznym życiu i omijająca temat śmierci szerokim łukiem. W bardzo delikatny, spokojny, ale też poruszający sposób odzwierciedlone w niej zostają etapy żałoby oraz emocje jej towarzyszące, a strata najbliższego pokazana jest tutaj jako naturalna kolej rzeczy, nierozerwany element życia, który trzeba przeżyć i oswoić w sobie. Ta opowieść graficzna wraz z oszczędnymi dialogami umacnia mnie w przekonaniu, że to, co towarzyszy tym przeżyciom, nie jest niczym złym czy wstydliwym, a często jest niezbędne do pogodzenia się ze stratą. Anna Sztyma świetnie poradziła sobie z dostosowaniem grafiki do młodszego czytelnika. Rysunki o pastelowych, przygaszonych barwach, niczym wyciągnięte z dawnych książeczek dla dzieci, stanowią bardzo dobrze dopracowaną oprawę wizualną do przekazu, jaki Pustka w sobie zawiera. I wcale nie przeszkadza mała ilość tekstu. Wierzcie mi, grafiki mówią same za siebie. Album przygotowany został przez wydawnictwo Centrala. Nie jest to tomisko, którego przeczytanie zajmie wiele godzin, ale niech nie zwiedzie Was niewielka ilość plansz. W tym wypadku grubość została idealnie przemyślana tak, by przekaz był prosty, przejrzysty i mądry. Pustka jest właśnie taką pozycją, która przychodzi na ratunek w momencie, kiedy brakuje słów. I tak właśnie oszczędnie w słowach, a za pomocą pięknych rysunków pomoże zrozumieć dziecku własne emocje, oswoić się z nimi i odpowiedzieć na pytanie, czemu pustka jest tak duża, kiedy kotek był taki mały. I to by było na tyle. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Podzielcie się swoją opinią o materiale w komentarzach. By nie przegapić nowości z poważnej strony, polecam kliknąć dzwona. Możecie też odwiedzić portal poważnastrona.com oraz profil poważnej strony na Facebooku. A ja żegnam się już z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.